Cześć, dzisiaj Barbórka, 1 grudnia, rajd Tomka Kuchara i jego teamu. Znajdujemy się właśnie w namiocie Tomka Kuchara. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy stanowiska PlayStation Vita, Gran Turismo 5 na PlayStation. Zobaczmy, jak bawią się nasi uczestnicy. Jesteśmy, słuchajcie, na 50. jubileuszowej Barbórce Warszawskiej. Jest Tomek Kuchar, jest Felix Baumgartner, jest PlayStation. W związku z tym, jak domyślacie się, nie mogło zabraknąć emocji. Tomasz Kuchar, miejsce numer 1. Felix Baumgartner wyrzucony z trasy, ale powrócił we wspaniałym stylu. No i wreszcie PlayStation Vita, której możecie spróbować tutaj. Pozdrawiam. Niesamowicie. Pograłem sobie trochę na PlayStation Vita. Świetna zabawa. Mogłem popatrzeć, jak jedzie Tomek Kuchar. Zdjęcie z Felixem nie pamiętam nazwiska niestety, ale Felix, kurde, stratosfera. Niesamowita zabawa, naprawdę super. To było interesujące, ponieważ niełatwo jest prowadzić samochód rajdowy na tak różnorodnej nawierzchni. Jakbyś porównał tegoroczny wyścig z poprzednim, w którym brałeś udział? Chodzi ci o ten z 2005 roku, tak? Wiem, że od tamtego czasu zrobiłem bardzo duży postęp. Wtedy byłem kompletnie początkujący. W międzyczasie podniosłem swoje umiejętności jako kierowca rajdowy, tak więc tym razem było wiele lepiej niż ostatnio. Jakieś plany na najbliższą przyszłość? Jakieś specjalne projekty? Na tę chwilę nie mam nic w planach. Przekroczenie bariery dźwięku to zupełnie nowe doświadczenie. To stało się zaledwie 45 dni temu i w tym momencie chcę się po prostu cieszyć życiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich polskich fanów.